a teraz wreszcie zasnęła pierwszy raz, chociaż to drugi dzień, na jedną noc spokojniej, na kilka godzin, że nie musi ciągle się uganiać. Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych jest ten sąd szczepionkowy, który oddaje pieniążki. Tylko parę procent. Jak jesteś prawnikiem... Doktorze, ja bardzo przepraszam. Dobra, wracamy. Nie, może tak, może skupmy się tak. Jesteśmy w temacie COVID-u, zachorowania. Więc ja bardzo idziemy proszę, w odporność. Tylko i wyłącznie w odporność. Dobra. I to może bardzo proszę już tak teraz troszkę na skróty, bo dobra. Już pani doktor... Witamina K2NK4. Szkielet. Okazuje się, że szkielet jest wielkim gruczołem dokrewnym. To nie jest tylko aparat podporowy. Dzięki witaminie D3 i A produkuje osteokalcynę, która ma znaczący wpływ na pracę insuliny i wykorzystanie insuliny. Ale broń Was Boże stosować witaminę D3 samodzielną. Trzeba stosować w kompleksie A, D, E i K2NK7. Dlaczego? Proszę powiedzieć o dawkach troszkę, ile dla dzieci, ile dla dorosłych, żeby nie przedawkować, żeby to też miało skutek. Tak. Może tak trochę dla... Każdy inaczej. Więc mówię, każdy inaczej. Bez fizjologii tylko. Każdy inaczej. Chodzi o to, jaki poziom mamy uzyskać. Jeżeli pani ma proces zapalny, pani taki, będzie... Taki, żebym była zdrowa, załóżmy. Poziom... zdrowy człowiek powinien mieć między 100 a 200 nanogramów na mililitr. Ile pani powinna brać? Dorosły człowiek między 50 a 20 tysięcy. Zdrowy. Dziennie. Przez jaki okres czasu? A ile pani chce być zdrowa? Pani zobaczy, że jeżeli pani wejdzie mniej niż 20 tysięcy przed infekcją, za chwilę spadnie. Za chwilę spadnie. Czy to jest ta sama witamina K, którą się podaje niemowlakom? Nie. Tamta to jest K1. To jest filochino, to jest co innego. Tam nie ma wiązań podwójnych. Witamina K2 ma wiązania podwójne, a więc jest, można powiedzieć, blokująca wolne rodniki. Bo pytanie, czy pan doktor uważa, że to ma sens dawać tą witaminę na tak? No z jakiego? W jednym przypadku. Witaminę K1 jest ale sens podać... Temat. Naprawdę, dobrze, może być temat kuluarowy, nie, proszę, to, dobrze? Żeby wiedzieć, jeżeli mamy poród uliczny tak zwany, natomiast jeżeli kobieta jest prowadzona, dostaje suplementację witaminową, to co? Ktoś nie dawał witamin, źle się odżywiała, no chyba, że z marginesu kobieta, gdzie nie ma witamin, tam się pije, tam się pali. No to wtedy można, natomiast tak każdy ma. Następny element, który działa, jeśli chodzi o witaminę D3, raz był jeden, doktor Witt opisał przypadek, zatrucia witaminą D3. Sama witamina D3 była podawana przez ponad 7 miesięcy. To było w rejonach około międzyzwrotnikowych. Dwóch robotników pomyliło witaminę D3 z cukrem i słodzili, czyli przyjmowali 1 700 000 jednostek dziennie. I przez ponad 7 miesięcy samo. Podejrzewam, że w naszych szerokościach geograficznych, gdybyśmy przyjmowali w postaci A, D, E i K2, nie wywołałoby to żadnych zwapnień. Zwapnienia powstają tam, gdzie mamy proces zapalny. Ale witamina C jest nam w stanie zlikwidować procesy zapalne. Gdzie ona się znajduje? W neutrofilach, nadnerczach, nerkach mózgu. Komitet RDA ostatnio w swoim raporcie stwierdził, że wysokie dawki witaminy C nie powodują kamieni nerkowych. Plus jeszcze nie upośledzają wchłaniania tego, tamtego. Wszystko tam to jest, delikatnie mówiąc, nieprawdą, co się w mediach mówi, że witamina C szkodzi. Nawet jest, mówią, że jest to po prostu środek spożywczy, witamina C. Witamina C, zobaczcie, osoby tolerujące spokojnie, o tak doustnie, 10 do 15 gramów dziennie doustnie witaminy C, przy błahych infekcjach kataralnych mogą wziąć 60 gramów dziennie i nie będzie biegunki, przy ciężkich przeziębieniach 100, przy grypie 150, natomiast przy zapaleniu płuc czy mononukleozie nawet 200 i nie będzie biegunki. 200 gram. Jedna tabletka ma 1 gram. Więc apteczne preparaty nie bardzo cokolwiek mogą nam pomóc. Natomiast na jednym z wykładów miałem pracownika koncernów, który powiedział, że do masy tablety w witaminach C dodaje się substancję, która przy trzeciej, czwartej tabletce wywołuje odruch wymiotny, żeby nie przedawkować, powiedzmy. Witamina C łączy się z otoczką białkową wirusów. To jest dla nas ważne. Czy to będzie COVID, czy to będzie grypa, czy to będą koksaki, czy inne wirusy. I w ten sposób blokuje ich rozwój. Objawy świnki czy ospy wiecznej znacznie się zmniejszały już po godzinie od podania
witaminy C, najlepiej dożylnie, a askorbinian sodu izotonicznym roztworem jest, jeżeli jest 3,1%. Należy się nawadniać, ponieważ jest moczopędna. Kto? Doktor Klenner miał największe osiągnięcia w podawaniu dożylnym witaminy C. On poliomielitis, który jest, czyli Heinego Medina, potrafił, zaprzeczył exuvantibus przez dowody. Przypadki, kiedy mieliśmy już porażenie kończyn, to się uważało, że to jest nieodwracalne. On potrafił to wycofać. Zaczadzenie nawet, zaczadzenie, czyli połączenie się hemoglobiny z tlenkiem węgla, a więc uważa się w medycynie, bez witaminy C w medycynie, za nieodwracalną degenerację. Może nas ratować transfuzja. Otóż przy podaniu dożylnym 12 gramów witaminy C po 10 minutach przywraca się aktywność hemoglobiny. Słuchajcie, wszyscy pamiętamy z dawnych lat, że witamina C na oddziale była stosowana. Witamina C, karboksylaza i glukoza. Trójka tak zwana. Tak. To był lek na wszystko tak naprawdę. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Witamina C. Angielska flota nazywana była cytrynkami. To jest bitwa pod Trafalgar. To była jedna z większych bitew, która załamała potęgę Napoleona i flotę Wielkiej Armaty. Pierwsi zauważyli wartość cytrusów i zdominowali oceany i świat. Dlaczego? Jeżeli człowiek jest na morzu wiele dni, dostają jedzenie, nie wiedzieli nic o witaminach, tam się jadło żółwie, prawda? Dlatego na Madagaskar się jechało po tej żółwie olbrzymie. I oni dostają białko, jedzenie, kalorie, ale nie dostawali witaminy C, powstawał szkorbut. Szkorbut wyjmujecie zęby, słaba tkanka włóczna. Zranisz się, dostajesz sepsy, umierasz. Czyli na tym okręcie, w czasie wojny, jeżeli drzazga ci się wbiła, nie miałaś witaminy C, ginęłaś. A więc słaba armia, po takiej bitwie nie wracała jeszcze przez miesiąc do domu, miała niski poziom witaminy C, ona sama umierała, połowa z załogi, która była ranna, umarła. Natomiast wojska, marynarka angielska właśnie przeżywała i to było ich potęgą. Ale witamina C, oprócz tego, że ma te właściwości budowy kolagenu, nie wiem teraz dlaczego, jak mamy sepsę, która ogranicza ognisko zapalne, prawda, jak mieliśmy w szkorbucie, i witamina C ograniczała, nie wiem dlaczego witaminy C nie podają przy sepsach w szpitalach. Witamina C potrafi... Witamina C potrafi jeszcze, jeżeli wszystkie zapotrzebowania organizmu będą zaspokojone, to dodatkowa ilość witamina C potrafi wyrzucać metale ciężkie. Ale wymaga do tego magnezu, cynku i selenu. Wspomaga ją także siarka. I zobaczcie, każdy dodatkowy gram witaminy C może usunąć z organizmu 20 mikrogramów wołowiu, 20 mikrogramów rtęci, 11 kadmu, 7,5 arszeniku, 5,5 niklu. Każdy gram. Należy dodać, że brak magnezu zwiększa toksyczność metali ciężkich stukrotnie. Skąd możemy wziąć siarkę? Może to być czosnek, brokuły, żółtka, imbir, cebula. Siarka jest tutaj, ale mamy też DMSO. Dimetylosulfotlenek. Substancja, która jest uważana za odpad. Niektórzy mówią, straszna rzecz, odpad przy produkcji papieru. To dlaczego w 10% DMSO przewozi się narządy do transplantacji? Bo to jest jak pielesze. To jest cudowna rzecz. Wypłukuje toksyny, ułatwia wyrzucanie zakwaszenia z komórek. I to podaje się też dożylnie. Sam to stosowałem na sobie w przypadku, gdy miałem problemy. Witamina C dożylnie, DMSO dożylnie. Co to jest? O tak wygląda. 2-metylosulfotlenek, a więc siarka. Do tego minerały są niezbędne. Mumio. Wiemy, że jest to krew skał, lekarstwo króli to nazywali. 60 minerałów w jednym. Nie ma lepszego na ziemi preparatu. I jeżeli teraz dodamy to wszystko, a więc witaminę D3 w kompleksie ADEK, duży poziom 25 OHD3, duża ilość witaminy K2, MK7 i mamy mózg dziecka chorego, bo przy, tak mówił doktor Bodnar, jak doktor Bodnar mówił,
są powikłania płucne, mózgowe, zakrzepy i tym podobne, to te witaminy są w stanie dotlenić mózg, oczyścić mózg. I wtedy właśnie dzieci autystyczne bardzo ładnie z tego wychodzą. I dodanie do tego jeszcze poradni psychologicznej jest cudowne. Z tego względu, że to dziecko... Panie doktorze, bardzo tak, proszę, ostatnie... czas nam się kończy. Tak, tak, tylko ja powiem o tym kanał, mikrofon, pani doktor, kanał NMDA, który jest uszkodzony, jest, jest odblokowany przez metale ciężkie, a więc aluminium czy rtęć. Wtedy dodajemy cynk, Moltemeso, ale cynk, magnez, witaminę C. Do tego cały witaminę C i cały zestaw ADEK i my pięknie wychodzimy z tymi dziećmi. Co jest charakterystyczne? Doktorze, co jest ważne? O COVID. Tak. Pomijamy dzieci, pomijamy wszelkie problemy. Ale ja cały czas, bo moim konikiem jest autyzm, uszkodzenia neurologiczne. I to nam pięknie wychodzi. To się zgadzamy, jak będziemy rozmawiać o autyzmie. Dobrze, a teraz... Dobrze, dobrze, więc... I teraz, jeżeli mamy... Jeszcze raz. Pana Nie ma problemu. Metod leczenia. Nie ma problemu. Ja jestem otwarta. No bardzo bym się z tego cieszyła, bo cały czas słyszymy, co Pan mówi o leczeniu, ale naprawdę tak naprawdę nie ma konkretów. Ile te dzieci, w jakim stanie zaczynały, w jakim stanie skończyły. Proszę Panią, do mnie przychodzą najcięższe przypadki, gdzie nikt... Ale ja bardzo proszę, spotkamy się w kuluarach, proszę Państwa, nie przedłużamy. Dziękuję, nie zawracam i dalej. Dziękuję Panie Doktorze. Dzień dobry Państwu. Bez przerwy, tak kompletnie. Zaczynamy. Ja się nazywam Katarzyna Broswalderdorf. Jestem lekarzem. Chciałabym tu skorygować określenie przy moim nazwisku, bo ja nie jestem laryngologiem. Jestem... Nie jestem ani pediatrą. Ja obrałam taką, przedstawię się może króciutko, bo niektórzy mnie dobrze znają, a niektórzy w ogóle. Ja taką troszkę obrałam indywidualną drogę w medycynie. Ja skończyłam